Polki wpłynęły po złoto. Tak właśnie pływają atomówki tenera Kryka. Żeby wyjść na piedestał, najpierw trzeba się upodlić. Bo w sporcie wyczynowym nie zmieniło się nic. Pierwszy przekraczający metę wygrywa, pierwszy nokautujący w sportach walki wygrywa. Ten, kto jest lepiej przygotowany, popełni mniej błędów, wygrywa. Ten ktoś, kto teoretycznie ma mniejszy potencjał, wszystko zrobił w przygotowaniach na 100%, te ułamki sekund wygrywa z tym murowanym faworytem.